W Radzie A4 wypadek prezydenta, coś, co się nie miało prawa zdarzyć, mówią wszyscy zgodnie eksperci, czyli sprawa z tą oponą, pana zdaniem. Miało się prawo zdarzyć, ale nie w taki sposób. Opony są przedmiotami, a przedmioty ulegają destrukcji, tak, to się dzieje, nie, ale w nie w taki sposób. I ja w tej chwili nie będę przesądzał, co się stało, natomiast to, że na miejscu tego zdarzenia policja wykonuje już trzeci dzień czynności, oznacza, że sprawa jest traktowana śmiertelnie, i to jest dobre słowo, poważnie. A dzisiaj dowiedzieliśmy się, że samochód trafił również do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, więc wydaje się, że tam zdarzyło się rzeczywiście coś bardzo, bardzo poważnego. Ja w tej chwili nie przesądzam, czy to był zamach na życie prezydenta, ponieważ posiadam zbyt mało danych na ten temat. Natomiast będę powtarzał to, co powtarzają wszyscy, że sprawa musi być wyjaśniona, że sprawa musi być dokładnie zbadana. Natomiast jak się wydaje, przynajmniej kierowca tutaj, który prowadził, czyli pan Jacek, bo tym imieniem jest znany, to jest człowiek, którego też miałem okazję poznać, rzeczywiście świetny fachowiec i człowiek rzeczywiście, który szkoli innych kierowców BOR-u, a to jest bardzo specyficzna umiejętność jazdy tego typu. To jest wóz, który waży około 3 ton i rzeczywiście nie jest to proste prowadzenie takiego samochodu, że trzeba rzeczywiście wykazywać się najwyższym profesjonalizmem. A kierowcy BOR-u są szkoleni w specjalny sposób. To są między innymi jazdy tunelami wodnymi, że jedna opona bierze mokrą nawierzchnię, druga suchą, bo umiejętność kontrolowanego poślizgu, cała masa umiejętności, których na zwykłych kursach prawo jazdy się nie uczy. Jak widać, te umiejętności tego kierowcy były bardzo, bardzo wysoko. Można powiedzieć, że wysokie, że z całą pewnością, jeżeli chodzi o ten czynnik, którym był tutaj czynnik ludzki, nie zawiódł. Jadący z tyłu auta prezydenckiego Marcin Kędryna, urzędnik, powiedział, że mógłby wymienić całą listę błędów, które można było wtedy popełnić, on nie popełnił żadnego, bo to się na samochodach trochę zna. Więc to rzeczywiście dobrze o nim świadczy, dobrze świadczy o ochronie prezydenta w takim razie. Tak, to rzeczywiście zarzucenie, w tej chwili pojawiły się żądania dymisji Andrzeja Pawlikowskiego, nowego szefa BOR-u. Podobnie jak Mariusza Błaszczaka, szefa MSW. Powiedzmy sobie szczerze, w jakim stanie po poprzednikach, a zwłaszcza po Marianie Janickim, został Andrzej Pawlikowski BOR. To jest jedna wielka ruina. Ostatnie inwestycje, jeżeli chodzi o park maszynowy, były poczynione w roku 2010. A w tej chwili mamy zbliżający się szczyt NATO, gdzie potrzebne są rzeczywiście dobre limuzyny i te limuzyny zostały zamówione. I nie da się po takiego syfu, za przeproszeniem, jaki pozostawił Janicki w BOR-ze, posprzątać przez 3 miesiące. Przykre, że to się zdarzyło. Przykre, że zdarzyło się tak dobremu funkcjonariuszowi, jakim jest Andrzej Pawlikowski, ale na pewno jest to człowiek, który nie będzie chował głowy w piasek, tylko wyciągnie wszelkie możliwe konsekwencje, jeżeli jakiś czynnik ludzki w tym przypadku.